jak okiem sięgnąć, przestrzeń wypełniają maszyny oraz ludzie, którzy do tych maszyn należą. Dakarowy biwak nigdy nie śpi. Teraz panuje na nim względna cisza. Cisza przed burzą. Najpierw prawdziwa burza rozpętała się na 5. odcinku rajdu z peruwiańskiej Arequipy do chilijskiej Ariki. Niewiarygodna rywalizacja trwa w kategorii motocyklistów. Po przejechaniu ponad 2000 km różnica pomiędzy pierwszym a 10. zawodnikiem wynosi zaledwie kilkanaście minut. Dużo zawodników jest i tak szybko wszyscy jadą, że są tak minimalne straty, że po teraz 4 dniach wszyscy praktycznie mogą wygrać zawody i mogą je też przegrać, więc wszystko tutaj dopiero się rozpoczyna i trzeba teraz przez 2 tygodnie wytrzymać takie ciśnienie. Polak awansował na 8. miejsce, a tymczasem miejsca na czele nie jest w stanie odzyskać murowany faworyt Cyril Depré. Przewróciłem się w wąwozie, to największe wydarzenie mojego dnia. Inny pretendent do zwycięstwa, Joan Barreda, pozostał na wydmach z zepsutym motocyklem. Po burzy na OS-ie burza aktywności przenosi się na stanowiska mechaników na biwaku. Jeżeli motocykl przyjdzie w dobrym stanie, serwis motocykla trwa około 2 godzin. Gdy motocykl jest dość mocno zniszczony, naprawiamy go do skutku, czyli pracujemy całą noc, aby na rano był gotowy. Ja tylko mówię, co mam jakieś uwagi do motocykla. Motocykl musi być na rano perfekcyjny i tylko tyle. Do swoich mechaników mam zaufanie, jeździmy od lat. Nie ma problemu. Choć to dopiero 5. etap rajdu, szanse na podium straciło wielu faworytów w kategorii aut, jak Robbie Gordon, Carlos Sainz czy Lucio Alvarez. Nieprzerwanie prowadzi 10-krotny zwycięzca Dakaru Stefan Peter Hansel. To był dla mnie kolejny dobry dzień, ponieważ urwałem minuty Nasserowi Alatii, a mój kolega z Mini, Nani Roma, wygrał etap. Adam Małysz zgodnie z zamierzeniem utrzymuje się w pierwszej 20. Na niższych pozycjach plasuje się Szymon Rutak, który częściej niż z pustynią musi zmagać się z psującym się autem, dlatego często dojeżdża na biwak już po zmroku. Wszyscy straszyli te wydmy w Peru nie do przejechania. Okazało się, że jeżeli auto jest sprawne, to my ani razu nie umknęliśmy na wydmach, więc jest okej. Jedziemy trochę sprawniej, ale te ostatnie 3 dni to jest walka ze sprzętem. No, 2 duże awarie 2., 3. dnia. Dzisiaj samochód bez alternatora. Nie mogliśmy zgasić silnika, bo byśmy nie odpalili. Słowo dnia dla uczestników konkursu brzmi zwycięstwo.